Na pytanie, gdzie podział się urobek, co robiono z urobkiem wywożonym ze sztolni, czy na Soboniu, czy na Włodarzu. Odpowiadam, to jest to miejsce. Zwróćcie uwagę, każda ta górka, każdy ten pagórek, to jest jeden wagonik. Nawet tego nie zdążono rozplantować. Kolejka jak zjeżdżała od dołu, coraz bardziej wyżej w górę, układano tory, wywożono i wysypywano urobek. Każda ta mulda, każdy ten wzgórek to jest gnejs wydobywany z Sobonia. Soboń jest tam. Tamte wzgórze to jest Soboń i tu wywożono urobek. Latem tego nie widać ani na wiosnę, jak tylko zazieleni się te wzgórze, tego absolutnie nie widać. Nikt tutaj nie przychodzi. Zobaczcie. To jest wszystko materiał z kruszarki. To jest wszystko pokruszone, przywożone tu. Całe te wzgórze, w zasadzie całe te zbocze jest w ten sposób usiane. Czyli to jest miejsce, gdzie wywożono urobek z pobliskich sztolni. Aczkolwiek Włodarz dla mnie, znaczy Soboń jest troszeczkę za daleko. Tu u góry, według opowieści nade mną, miał znajdować się pionowy szyb. Jest takie wyrobisko, to wygląda mniej więcej takie zagłębienie w ziemi, ale raczej dla mnie to nie jest sztolnia ani szyb. Ale zwróćcie uwagę jeszcze raz, i to jest bardzo ważne. Jak będziecie kiedyś w terenie, będziecie oglądali, znajdziecie takie wzgórze, które by wyglądały jak przed chwilą po bombardowaniu, albo inaczej, jakby ktoś je przekopał, przewrócił, tak jak grządki na działce się przewraca szpadlem, to jest dokładnie to miejsce. Tu wywożono urobek.